Historia Legacy of Kain. Co dzisiaj oglądamy, czady do jedzenia? Oglądaliśmy Blood Omen, Legacy of Kain Soul River i to już będzie historia Raziela. Idealnie. Ej, ja kojarzę tą nutę. Gra Legacy of Kain Soul River została stworzona przez studio Crystal Dynamics we współpracy z Silicon Knights, czyli twórcami pierwszej części serii o tytule Blood Omen. Gra miała swoją premierę w roku 1999, ale jej tworzenie zaczęło się już w 1997. Opóźnienia wynikały z problemów prawnych i niedogadania się dwóch studiów, co zmusiło Crystal Dynamics do wypuszczenia gry później niż planowano. Soul River był przygodową grą akcji, podobnie jak prekursor, jednak tym razem w pełnym 3D, oraz mieliśmy kontrolować kompletnie inną postać. Wampira Raziela. Dziś ponownie skupimy się tylko na fabule i historii gry. Jest to już drugi film z serii, a Soul River jest bezpośrednią kontynuacją Blood Omena, więc jeśli nie widzieliście mojego pierwszego filmu, polecam się z nim zapoznać przed obejrzeniem tego. A teraz zapraszam was na historię Legacy of Kain Soul River. Minęło już około 1000 lat od wydarzeń przedstawionych w Blood Omen. Kain w tym czasie powołał do życia wiele wampirów, które potem podzielił na klany. Jednym z poruczników takiego klanu jest Raziel. Na początku widzimy intro, gdzie bohater wchodzi do sali tronowej Kaina, będącej przy okazji dokładnie tym samym miejscem, w którym znajdują się filary Nozgoth. Jednak te od bardzo dawna są zniszczone. Pierwsze co można zauważyć to dość drastyczna zmiana wyglądu świata, jak i samego Kaina. Wynika to m.in. właśnie z braku filarów, które to zapewniały krainie życiodajną energię. W zakończeniu poprzedniej gry Kain niejako zniszczył filary przez odmowę poświęcenia własnego życia, co w rezultacie skutkowało ich spaczeniem. Widzimy, jak Raziel eksponuje swe nowe wampiryczne skrzydła, co spotyka się z podziwem jego braci, ale pogardą ze strony. Ej kurwa, Raziel całkowicie inaczej wygląda niż go każdy zapamiętał, nie? Kaina. Ten bowiem jest zazdrosny, że to nie on dostąpił takiej transformacji. Jego arogancja, kompleks Boga i pragnienie władzy nie pozwalają mu dopuścić myśli, że ktoś może być lepszy od niego. On mu upierdoli te skrzydła, i każe innym wampirom wrzucić Raziela do otchłani. Tam widzimy, jak nasz nowy protagonista odzierany jest ze skóry i przeżywa prawdziwe męki. Dzieje się tak dlatego, że na wampiry woda działa jak kwas. Po 500 latach tortur, a później pustki, jaką jest śmierć, Raziel jest ożywiany przez starożytnego Boga. Ten mówi mu, że dusza każdej abominacji stworzonej przez Kaina jest uwięziona w swoim ciele. Sprawia to, że dusza nie może zaznać spokoju i po śmierci znaleźć się w kole losu, a to oznacza, że nie może wypełnić swojego przeznaczenia, które jak się później okaże jest w tym świecie bardzo ważne. Raziel również jest ofiarą działań Kaina. Aby uzyskać spokój i odkupienie, musi zniszczyć dawnego mistrza i swoich wampirzych braci. Ma to sprawić, że ich dusze zostaną uwolnione. Starszy Bóg mianuje naszego protagonistę swoim Soul Riverem, co ma zarówno znaczenie dosłowne, bo będziemy wyrywać dusze z naszych przeciwników, by ci odnaleźli spokój, jak i pośrednie, nawiązujące do legendarnego miecza, który dzierży Kain. Wyruszamy więc na polowanie. Pierwsze co rzuca się w oczy to jeszcze większa degradacja świata oraz wszystkich jego mieszkańców niż wcześniej. Wampiry przypominają teraz bardziej bezmyślne, zmutowane potwory i są tylko cieniem dostojnych stworzeń, jakimi niegdyś byli. Raziel też mocno się zmienił. Dalej posiada typowe dla wampirów słabości, jak wrażliwość na wodę czy światło słoneczne. Na jaką to wyszło platformę docelowo? To było na PC-cie chyba, nie? Ale nie musi już pić krwi. Ta potrzeba została zastąpiona inną i teraz musi pochłaniać dusze swych wrogów. Potrafi też podróżować pomiędzy światem materialnym a widmowym, przez co też nie może umrzeć, bo wtedy jest transportowany do tego drugiego. Walka z wrogami też jest nieco inna, gdyż większość z nich to wampiry, których uwięziona w ciele dusza nie pozwala im umrzeć, więc by ich ostatecznie wykończyć, musimy ją wchłonąć. Trafiamy na ziemię niegdyś należące do klanu Raziela. Okazuje się, że wszyscy jego potomkowie zostali wybici, prawdopodobnie przez zdradę, jakiej Raziel dopuścił się w oczach Kaina. W końcu znajdujemy się na ziemiach klanu należącego do Melkaja. Jego potomkowie przypominają bezmyślne gule i zarówno oni, jak i sam Melkaja byli najsłabszymi z wampirów. Wynikało to z tego, że został on przemieniony przez Kaina jako ostatni, dostając od niego najmniejszą porcję krwi, przez co zachował dużą część swoich ludzkich cech. W końcu spotykamy swojego wampirzego brata w jego sanktuarium. Teraz jest to ogromna mięsna abominacja, w żaden sposób nie przypominająca dumnego wampira, którym był niegdyś. Mówi nam, że powinniśmy pozostać martwi, bo Nozgoth już nie jest tym, czym było. Nastały czasy strachu, a ci, w których pozostała jakaś cząstka własnej woli, czują wstręt do tego, kim się stali. Melkaja wtrąca też, że jesteśmy ostatnim, który umrze, po czym zaczyna się walka. By go pokonać, musimy kilkukrotnie zatrzasnąć na nim wrota zbudowane ze stalowych prętów, a później zwalić go do ogromnej maszyny, która po aktywacji dosłownie rozwali go na kawałki. Dowiadujemy się też, że Kain jest poza naszym zasięgiem i pojawi się, kiedy sam uzna to za słuszne. Wchłaniamy duszę dawnego wampira, co nagradza nas umiejętnością przechodzenia przez stalowe kraty.
Następnie udajemy się do sanktuarium klanów, w którym to znajdują się filary. No, było tak, spotykamy... Bez kitu. Tak dużo osób. Moja pierwsza postać w Tibi się nawet nazywa Raziel Razakos. Tam Kaina, który mówi, że ma pełne prawo zniszczyć to, co niegdyś stworzył. Raziel odpowiada, że ten nie jest Bogiem i takie działania są niewybaczalne. Kain oburza się i wypowiada słowa. Only when you have felt the full gravity of choice should you dare question my judgment. A potem wyciąga swe legendarne ostrze i zaczyna się walka. Polega na tym, że musimy go zaatakować, zanim naładuje swój cios, a po każdym uderzeniu teleportuje się w inne miejsce. Po zadaniu mu kilku ciosów ten pacyfikuje Raziela używając magii, po czym uderza go Soul Reaverem, który się przy tym roztrzaskuje. Kain jest usatysfakcjonowany takim rozwojem wydarzeń, kwitując to tym, że obydwaj są o krok bliżej na drodze do swojego przeznaczenia, po czym znika. Na jego miejsce pojawia się widmowa wersja Soul Reavera, a gdy Raziel jej dotyka, ta łączy się z jego ręką. Przemawia do nas starszy bóg, mówiąc, że przeznaczenie Raziela i miecza są od tej pory splecione, bo ten uwolnił go z cielesnej powłoki, przywracając tym samym jego prawdziwą formę. Później spotykamy Ariel, dawną strażniczkę filaru równowagi, której duch do tej pory nawiedza tę salę. Opowiada nam ona o wydarzeniach, które miały miejsce w Bladomenie, czyli o tym, jak Kain odmówił poświęcenia siebie, by uratować Nozgoth. Udajemy się do wschodnich gór, gdzie znajduje się uciszona katedra. Budowla... Nozgoth. Ej widzowie, ale twarze kurwa lepsze w 99 niż w 2023 Starfieldzie. Kurwa, 24 lata postępu, wszystko w pizdu jak krew w piach. Gof. Udajemy się do wschodnich gór, gdzie znajduje się uciszona katedra. Budowla niegdyś zbudowana przez ludzi jako święta broń do walki z wampirami, teraz została przejęta przez jednego z nich. Katedra została skonstruowana w taki sposób, że dźwięk, który się z niej wydobywa, w mgnieniu oka zniszczyłby każdego... Ej, gry akcji tego typu, z takim gameplayem, to teraz wyewoluowały w Uncharted'y, w Tomb Raider'y najnowsze, w Assassin'y, nie? Bo dla mnie to była platformówka 3D, kurwa. Była gra akcji, ale no całość gameplayu to była 3D platformówka całkowita. Nawet nie miały elementów takich z Metroidvanii, no nie? Wyciągniętych, bo to już wymagało większej interlokacyjności. I kurwa, jest jedna rzecz. Ten typ gameplayu się strasznie kurwa źle zestarzał moim zdaniem. On jest... Ja nie mogę grać już w gry tego typu, one mnie wkurwiają po prostu. To są takie, w takiego kroka czy kangurka KO to sobie mogę zagrać, bo to w jeden stream przechodzi w 3 godziny i do wyjebania. Ale takie Legacy of Kane, jakie były jeszcze inne gry tego typu? Shadowmen! Ja pierdolę, ja byłem tak nahypowany, jak wyszedł ten remaster Shadowmana. Co prawda on się okazał totalnie gówniany, tą chujnie remaster. To był upscale zrobiony przez AI na wyższej rozdzielczości. Ale no się kurwa nie dało, nie? Serio, się bez kitu nie dało tego przejść. Prince of Persia dałem radę przejść bez tym gigafanem serii. Ale no, na przykład Shadowmen był tak powtarzalny, że... No nie byłem w stanie odtworzyć tego klimaciku, który miałem grając w niego, będąc całkowitym dzieciakiem. Jak byłem dzieckiem, się bałem tego Shadowmana Fest, nie? Strasznie się go bałem. Tam w ogóle, tam były takie elementy Metroidvanii, bo tam się cały czas pomiędzy tymi światami chodziło i w pewnym momencie na przykład była jakaś lawa, potem musisz mieć tatuaż na nogach, który ci pozwala chodzić po lawie. Ale te gry są gigasłabe gameplayowo, serio. One w większości są gigasłabe gameplayowo. Muszę zagrać w Severance'a, no. Wampira w Nozgoth, jednak jej strażnicy zostali zamordowani zanim katedra... Ale na przykład, ja pomimo tego, że jestem fanem Prince of Persia, no to ja je przeszedłem. Ja wszystkie Prince of Persia, te stare, ostatnie wszedłem na Steam, bo w poprzednim roku je przechodziliśmy. Ja dałem radę, ale kurwa... To jest coś, co trzeba trochę zmęczyć już niestety w dzisiejszych czasach. To nie są gry, w których się można tak dobrze bawić jak kiedyś, nie? Teraz pełniła swoje zadanie. Aktu mordu dokonał jeden z wampirycznych braci Raziela, Zephon, który wraz ze swymi potomkami przejął budowlę i stworzył w niej swoje siedlisko. Walczymy tam z pomniejszymi wampirami wraz... Ta wizowie, Zephon, który wygląda jak wasz stary, jak sąsiad przyszedł z dwoma siódemkami, nie? Po 3 godzinach, jak próbuje się doczołgać do kurwa kanapy, bo go matka wypierdoliła na tapczan. Ze swymi potomkami przejął budowlę i stworzył w niej swoje siedlisko. Walczymy tam z pomniejszymi wampirami przypominającymi nieco pająki, a na końcu spotykamy samego Zephona, którego ciało zrosło się z budynku. Ale design zajebisty tych bossów! Dowiadujemy się, że jego umysł zaczyna działać trochę jak umysł insekta oraz że dalej uważa Raziela za zdrajcę. Walczymy z nim i tym razem musimy zabierać jaja, po czym podpalać je od znajdującej się nieopodal pochodni i rzucać w zdeformowane oblicze potwora. W końcu spali się żywcem, a my otrzymamy moc wspinania się po niektórych ścianach. Teraz udajemy się do starożytnej kry...
No to są właśnie takie ala metroidvaniowe elementy tych gier, ale te gry najczęściej nie mają tak połączonych światów ze sobą, że wykorzystujesz te elementy tej metroidvanii. Chyba mi się wydaje, że w Soul Riverze też się cofasz do plaż, na których byłeś, nie mogłeś czegoś zrobić. Ale to są takie pseudo metroidvaniowe elementy, nie? Krypty Sarafan, czyli ludzkiego bractwa paladynów, którzy walczyli z wampirami jeszcze za czasów życia Kaina. Co ciekawe, w tym zniszczonym świecie, jakim jest teraz Nozgoth, niektórzy ludzie przetrwali. Mają nawet swoją fortecę, a jeśli okażemy im łaskę, będą czcić Raziela, jakby ten był ich bogiem, a nawet podzielą się z nim cząstką swej duszy, jeśli będzie tego potrzebował. Po wejściu do krypty dowiadujemy się, że zarówno Raziel, jak i wszyscy jego wampiryczni bracia przemienieni przez Kaina należeli niegdyś do zakonu Sarafan, a tu, gdzie teraz stoi, znajduje się miejsce ich pochówku. Pogrzebani to byli najznamienitsi wojownicy zakonu, którzy zasłynęli przede wszystkim w skutecznych masowych mordach dokonywanych na wampirach. Mhm. These crypts, defiled caskets of seraphim saints, bearing my brothers' names and my own. The irony of Cain's blasphemous act rushed in on me with the crushing force of revelation. Kierujemy swe kroki do zatopionego sanktuarium kolejnego wampira, Rahaba. Jego nowa forma sprawiła, że wraz ze swymi potomkami stali się odporni na niszczycielskie działanie wody, która dla wampirów była jak kwas. Nic więc dziwnego, że posiadają cechy wyglądu odpowiadające stworzeniom morskim. Spotykamy samego Rahaba w jednym z zatopionych pomieszczeń, a Raziel przekazuje mu prawdę o ich prawdziwym pochodzeniu, jednak ten nie przejmuje się nią zbytnio, mówiąc, że Cain uratował ich przed nimi samymi. Czeka nas kolejna walka. Tym razem używamy Soul Ring. Ej, tutaj jest taka różnorodność tych rzeczy, że mi wpadło coś takiego. Był gdzieś jakiś taki projekt, który próbował odwzorować Pokemona, ale na zasadzie dla dorosłych? Jakichś takich totalnie pojebanych demonów, kurwa? JRPG? Zasadach gameplayowych Pokemonów, ale z jakimiś totalnie pokurwionymi demonami. Rivera, by zniszczyć okna i wpuścić do pomieszczenia światło. Bo dla amerykańskich dzieci zrobili Digimony, nie? To były Pokemony, które z pistoletami. Słoneczne, na które Rahab jest wyjątkowo wrażliwy. W końcu światło pali jego łuskowatą skórę, a po śmierci wchłaniamy jego duszę, wraz z tym dostając umiejętność pływania, a tym samym odporność na wodę. Kolejnym celem naszej podróży będzie terytorium klanu naszego brata Dumy, znajdującego się w zrujnowanym mieście Dumahim, położonym na mroźnej północy. Po egzekucji Raziela forteca została zaatakowana przez ludzkich łowców wampirów. Dzięki elementowi zaskoczenia ludziom udało się zamordować wampirzego porucznika i spalić miasto. Znajdujemy swego brata na tronie, przebitego wieloma włóczniami. Możemy z nim porozmawiać w widmowym świecie, gdyż jego dusza nigdy nie opuściła tego miejsca. Mówimy mu, że przychodzimy zabrać jego duszę i zaczyna się walka. Pomimo swojej wczesnej śmierci, Duma również jest zdeformowany, tak jak inne wampiry, i posiada wyjątkową siłę. By go pokonać, musimy wyciągnąć włócznie z jego martwego ciała w świecie materialnym, co go ożywi. Później trzeba zwabić go do komnaty z wielkim piecem miejskim, którego używamy, by go spalić. Po wchłonięciu duszy wampira zyskujemy moc obracania niektórych obiektów. Starszy bóg ponownie do nas przemawia i kieruje w stronę labiryntu, położonego na mroźnych pustkowiach, gdzie ma czekać Cain. Po drodze wchodzimy też do jaskini Wyroczni, która to jak wiemy z Bladomena należała do strażnika czasu Mobiusa. Nie wiem, jak wygląda. Raziel wyczuwa, że Cain tu był i rusza na dalsze poszukiwania. Zapuszczamy się w odmęty jaskiń, gdzie znajdujemy specjalne zwierciadła pokazujące wizję różnych wydarzeń. Najpierw widzimy wcześniejsze wydarzenia, gdy Raziel został wskrzeszony, gdy Cain zniszczył na nim Soul Rivera oraz gdy dowiedział się o swoim prawdziwym pochodzeniu. Kolejna wizja pokazuje przyszłość, w której ten zmierzy się z Cainem. Później widzimy, jak używając Soul Rivera Raziel morduje Ariel, strażniczkę równowagi, a na ostatniej z nich dzierży czerwonego Soul Rivera. Były to wizje przeznaczenia, przepowiedziane wcześniej, które do tej pory spełniły się w 100%. Podążając dalej, trafiamy do chronoplasty, wielkiej maszyny czasu mającej możliwość przenoszenia jej użytkownika w dowolne miejsce i w dowolny czas. Wcześniej należała ona do Mobiusa, a teraz korzysta z niej Cain. I must say I'm disappointed in your progress. I imagined you'd be here sooner. Tell me, did it trouble you to murder your brothers? Did it trouble you when you ordered me into the abyss? No. I had faith in you. In your ability to hate. In your self-righteous indignation. Lies. You cannot have foreseen all of this. Eternity is relentless, Raziel. When I first stole into this chamber centuries ago, I did not fathom the true power of knowledge. To know the future, Raziel.
to see its paths and streams tracing out into the infinite. As a man, I could never have contained such forbidden truths. But each of us is so much more than we once were. Gazing out across the plains of possibility, do you not feel, with all your soul, how we have become like gods? And as such, are we not indivisible? Zajebiście, Kane gada, as long as a single one of us stands. To jest jeden z tych momentów, gdzie słuchasz przemowy, kurwa, antagonisty na koniec gry i myślisz, kurwa, ty w sumie ty dobrze gada. And we are legion. And that is why, when I must sacrifice my children to the void, I can do so with a clear heart. Very poetic, Kane. But in the end, you offer no more than a convenient rationalization for your crimes. These chambers offer insight for those patient enough to look. In your haste to find me, perhaps you have not gazed deeply enough. Our futures are predestined. Mobius foretold mine a millennium ago. We each play out the parts fate has written for us. We are compelled ineluctably down preordained paths. Free will is an illusion. I have been to the tomb of Seraphan Kane. Your dirty secret is exposed. How could you transform a Seraphan priest into a vampire? How could I not? One must keep his friends close, Raziel, and his enemies even closer. Can you grasp the absurd beauty of the paradox? We are the same. Seraphan and vampire. With our holy wars, our obsession with Nosgoth's domination, who better to serve me than those whose passion transcends all notions of good and evil? I will not applaud your clever blasphemy. The Seraphan were saviors, defending Nosgoth from the corruption that we represent. My eyes are opened, Cain. I find no nobility in the unlikely rule forced on my unwilling corpse. You may have uncovered your past, but you know nothing of it. You think the Seraphan were noble? Altruistic? Don't be simple. Their agenda was the same as ours. You are lost in a maze of moral relativism, Kane. These apparitions and portents. What game are you playing now? Destiny is a game, is it not? And now, you await my latest move. Ponownie walczymy z Kane'em, a podczas potyczki ten co chwilę zmienia ustawienia tarczy w maszynie czasu. Po zaatakowaniu go kilkukrotnie ten ucieka przez portal, obiecując, że to jeszcze nie koniec, a przeznaczenie ma dla nich inne plany. Po chwili odzywa się starszy Bóg, informując, że gdy podążymy za Kane'em, on nie będzie mógł już nam pomagać. Nie zważając na to, Raziel przechodzi przez portal, pojawiając się w ciemnym pomieszczeniu z wygrawerowanym na ziemi symbolem nieskończoności. Znajduje się tam też Mobius, który wita nas w naszym przeznaczeniu i widzimy tekst. Where time. Wchodzi do ciemnego pokoju z wygnawerowanym logiem PH. Is but a loop, a loose stitch in the universal cloth. A streamer might seize upon a chance, a fatal slip, and plunge the fate of planets into chaos. Po czym gra się kończy? Soul Reaver w swoim czasie został doceniony jako świetna gra, jednak pośród minusów najczęściej wymieniano powtarzalny gameplay oraz mało satysfakcjonujące zakończenie. Historia jest kontynuowana w drugiej części i tam dopiero nabiera tempa, więc obydwa zarzuty są słuszne. Czy Raziel odnajdzie Kane'a? Czy dowie się, jakie jest jego przeznaczenie i je wypełni? Czy istnieje szansa na odwrócenie losu? Kurwa, czyli gra jest tak jakby w połowie urwana. O tym wszystkim porozmawiamy następnym razem. Dziękuję za uwagę, mówił do was Smyro. A to był ale Legacy pojebane. Of Kane, Soul Reaver. Stają lajka widzowie. Ale pojebane, nie? Całą grę wygonisz złego typa tylko po to, żeby mieć z nim dialog i żeby go dogonić w kolejnej części, nie?